Jezus Chrystus. Na rzeczy jest pogoda była. Chodźcie bliżej. Łaska Boża. Szósta prawda wiary mówi, łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. A mamy ją dzięki dziełu odkupienia Chrystusa. I trzeba, żeby dzisiejsze to nasze chodzenie po dróżkach przeżywać właśnie w takim duchu dziękowania Bogu Ojcu za to, że dał swojego Syna, żeby nas odkupił. No. Przez piachy, ostry w kolce, z nami iść do niebios bram. Nie bój się, ja będę z tobą, niech nie będzie smutno ci. Pan powiedział, ty pójdź za mną. Przezwyczajne szare dni powołałeś mnie jak Piotra od codziennych, zwykłych spraw. Trudna będzie każda droga, lecz nie będę na niej. Po odejściu z tego świata jest wspólnota tych, którzy odeszli przed nami. I tak jak my dzisiaj witamy tych nowych pielgrzymów, których wczoraj jeszcze z nami nie było, to właśnie, żeby zobaczyć, że kiedyś, kiedy przyjdzie czas odejścia stąd, to nie idziemy w nicość, tylko wchodzimy w nową perspektywę i oby mogło się okazać, że trafiamy do wspólnoty świętych, pośród których jest wielu tych, których kochaliśmy, którzy się uśmiechają do nas i mówią, dobrze, że już jesteś. Rzucając się w drugą stronę, niejako za siebie, trzeba sobie uświadamiać, że przejście do wieczności to jest pożegnanie z doczesnością, pożegnanie z tymi, wśród których żyliśmy. To są chwile trudne. I rachunek sumienia, i czy na dzień dzisiejszy, dla tych moich najbliższych, na rodziców, na dzieci, ale także obejmując rodzeństwo w tym rozważaniu. Czy wszystko robię, żeby te relacje były okryte miłością? Czy potrafię nieraz nad różnicą zdań, nieporozumieniami przejść? Czy potrafię wybaczyć, że ktoś mnie gdzieś przy jakiejś okazji źle potraktował, zranił? To powinna nas też uczyć, że trzeba się przygotowywać, że w naszym życiu też może być tak, że przyjdzie chwila takiego osamotnienia w cierpieniu i pomimo, że najbliżsi nas kochają, że chcą nam pomagać, to nieraz mogą być bezradni. Zostaniesz w cierpieniu sam, będziesz przeżywał gorycz samotności, będziesz w duchu wył, będziesz szukał pomocy i będzie ci się wydawało, że ani cię ludzie nie słyszą, ani Bóg cię nie słyszy. Jezus cię godzi. Godzi się dla naszego zbawienia. I chwała naszemu Zbawicielowi, że w takich gestach też pokazuje, jak bardzo nas kocha, jak wiele dla nas potrafi znieść. Panie, daj nam cierpliwość do bliźnich, szczególnie do tych, którzy nas upokarzają. Zdrowie. Obdarzył pokojnie duszę Jezu poruszy. Miłość i radość dał swoją, by w serce nadzieję mi dał. Prośby przy tym zatrzymaniu, żebyśmy tak właśnie kiedyś przeżywali nasz ostatni etap, kiedy już nie będzie odwrotu, żebyśmy nie musieli różnych spraw żałować, a też wytężali swoje siły, żeby nic nie odpuścić sobie, co mogłoby nam być przeszkodą w tym, żeby do Pana Boga dotrzeć
zobaczyć go jak najszybciej. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Mądrość dla nas w życiu, abyśmy wypełniali swoje zadania, które mamy, czy to względem rodziny, czy w pracy naszej, ale też o taką mądrość życiową, że kiedyś, kiedy przyjdzie czas, kiedy Pan Bóg będzie dawał nam poznawać, że może chce bardziej, żebyśmy byli dla Niego, żebyśmy potrafili w jednej czy drugiej sprawie powiedzieć dość, dziękuję, to co mogłem w tej sprawie. Patrząc na przykład Kajfasza, że Pan Jezus, który zmartwychwstał, który żyje, On nie jeden raz może nas nawiedzać na różne sposoby. I jak Kajfasz nie rozpoznał Mesjasza, że my możemy też nie rozpoznać przychodzącego do nas Mesjasza. A więc byśmy umieli odkrywać prawdę i o sobie samych, i o drugim człowieku. I żebyśmy w tych poszukiwaniach prawdy zawsze trzymali się Pana Boga, prosili Go o to, aby poprzez Ducha swojego, Ducha Świętego, rozjaśniał ciemności naszych umysłów. Na każdy dzień. I chodź ze mną zbawiać świat, kolejny już wiek. Patrzymy na naszą rzeczywistość i też możemy pytać, cóż to jest prawda? Dzisiaj dla wielu ludzi prawda nic nie warta. Gdzieś nawet w świecie przekazywania sobie informacji. Kłamstwo na kłamstwie. Kiedyś może by jeden czy drugi przekazujący informacje, odpowiedzialny za to, za takie kłamstwa, nawet stracił pracę. Dziś nikt się nie przejmuje. Kłamstwo przykrywane nowym kłamstwem. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Prośmy Pana przy tej stacji, abyśmy i my potrafili nasz krzyż nosić z miłością, żebyśmy niosąc krzyż, cierpiąc nieraz przy tym noszeniu krzyża naszego, nie złorzeczyli Panu Bogu, nie byli agresywni wobec innych, ale abyśmy umiejętnie potrafili to nasze cierpienie włączać w ofiarę krzyżową Chrystusa. Której za nas cierpiał ranie, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. My w swoim życiu też czasem, kiedy się potkniemy, nieraz kiedy zgodzimy się na jakiś grzech, to powstając mówimy, nic się nie stało. Ale trzeba patrzeć uważnie, bo nieraz może być to pierwszy znak tego, że za łatwo godzę się na zło, na grzech. Że jestem coraz słabszy w chwili pokus. Czasem w naszym życiu tak bywa, że nasi bliscy muszą patrzeć na naszą mękę. Nieraz my stajemy przy naszych bliskich cierpiących i też musimy patrzeć na ich mękę. To są trudne spotkania, ale nieocenione. Gdzie sama świadomość, że trwa się z miłością, pomaga. Przy tej stacji dziękujmy Panu Bogu za tych wszystkich, którzy w trudnych chwilach dla nas byli dla nas takimi Cyrenejczykami, że pomagali. Na początku może zbuntowani, a później oddawali całe swoje serce. Prośmy, żebyśmy mieli taką wrażliwość, żebyśmy widząc różne potrzeby ludzkie,
potrafili dla innych być Cyrenejczykami, żebyśmy bez niechęci wyciągali pomocną dłoń. Przy tej stacji prośmy Pana, aby nasze spotkania z ludźmi były takie, że kiedy ktoś przez innych jest nieraz upodlony, żeby po spotkaniu z nami miał przywrócone godne oblicze ludzkie, abyśmy byli tymi, którzy przywracają godność człowieka, bratu, siostrze, którzy, tak jak Weronika, sprawiają, że ktoś może spokojnie popatrzeć na siebie, na swoją godność dziecka Bożego. Przy tej stacji prośmy Pana, jeżeli są takie słabości czy grzechy, gdzie upadliśmy raz i drugi, żebyśmy nie poddawali się lękowi, żebyśmy nie rezygnowali, ale żeby jeszcze z większym wysiłkiem powstać, aby za Jezusem dalej iść, jeszcze bardziej podjąć trud pilnowania siebie. Ludzki odruch współczucia, żałowania skazańca, jeszcze takiego, o którym mówiono, że jest dobrym człowiekiem. Tymczasem Jezus zwraca uwagę, patrzcie nad sobą i nad dziećmi waszymi. Uświadamiając tym kobietom, że tylko godne łez jest to, jeśli człowiek odrzuci ten dar dany przez Boga, jeżeli nie podejmie tej łaski, która została darmo dana, z miłości. Aby te słowa, płaczcie nad sobą i nad dziećmi waszymi, nie dotyczyły ani nas, ani naszych bliskich. Szczególnie myśląc o tych problemach, które są takim cierniem mocnym w naszym życiu, wobec którego czujemy się bezbronni. Nie poddawajmy się. Nigdy nie guźmy się na coś, co nas oddziela od miłości Chrystusowej. Nawet jakby tych upadków było wiele, jakby nas coś dręczyło przez wiele lat, nigdy nie przestań marzyć o wolności dziecka Bożego, o całkowitej wolności od grzechu. Jeżeli ktoś z nas w głębi duszy musiałby powiedzieć, Panie, Ty dobrze wiesz, że jeszcze jestem nieuporządkowany, że jeszcze są rzeczy, które się Tobie we mnie nie podobają, to żeby prosić Boga, tak mnie ukształtuj, tak mnie wewnętrznie pozmieniaj, żebym potrafił znaleźć upodobanie w tym, co się Tobie podoba i nie znajdował upodobania tam, gdzie Ty nie widzisz nic pięknego. Oczystość naszych serc. O taką siłę ducha, o moc pochodzącą od Boga dla naszej duszy, szczególnie na te chwile, które nas kosztują, które są na nasze cierpienie. Abyśmy wtedy potrafili Modlić się o wytrwanie dla nas, modlić się o przebaczenie dla innych. W żaden sposób, w żadnym najmniejszym aktem woli, nie wchodząc na stronę zła. Oby te słowa Jezusa, które były wypowiedziane do dobrego Łotra, mógł każdy z nas kiedyś usłyszeć. Jezus umarł. Śmierć to tajemnica. Wolimy uciekać od myśli o śmierci, boimy się tego tematu. Przy tej stacji, Panie, prosimy Cię, abyśmy, tak jak staramy się żyć dla Ciebie, w godzinie śmierci też należeli do Ciebie. Żebyś Ty nas przez tą tajemnicę przeprowadził, aby ukazać nam Twoje światło. I ta niesamowita siła Ducha Maryi i poddanie się woli Bożej, że ponad tym ludzkim bólem
oddała tą swoją miłość uczniom Chrystusa, aby wypełnić Jego testament. Ona jest wspomożycielką wiernych. Ten grób w Jerozolimie był wyjątkowy, bo już trzeciego dnia po śmierci Jezusa pusty. Pan zmartwychwstał. Jest dla nas źródłem nadziei i radości, że skoro On przezwyciężył śmierć, skoro On zmartwychwstał, to my, wszczepieni w Jego mistyczne ciało, obdarzeni przez Boga łaską, także przezwyciężymy śmierć w Chrystusie, aby z Nim królować na wieki. Co daj, Panie Jezu? Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu nie będą dzięki. Bóg Wam zapłać za dzisiejsze dróżki.